Wczoraj miałem odśnieżony samochód, a dzisiaj z rana, zobaczcie ile śniegu spadło. Właściwie to już w nocy zaczęło padać. Nie pamiętam kiedy ostatnio było tutaj tyle śniegu. Pięknie to wygląda. A pokażę wam jak krowy sobie radzą. Jest już taki jeden odcinek w całości poświęcony odporności tego bydła na warunki atmosferyczne. Tam są cielaki pokazane jak się rodziły przy minus 20 stopni. Tam parę lat temu to nagrywałem na początku. Dzisiaj skupię się na innym temacie. Akurat wdałem się w taką dyskusję na Facebooku, na grupie hodowców bydła. Ktoś tam pytał, jaka rasa jest najmniej wymagająca, jeśli chodzi o pożywienie. No i napisałem, że Highlandy, co nie? Bo tak jest. One wystarczy, że mają dostęp do dużego pastwiska. Zimą trochę siana. No teraz to tylko siano jedzą, bo już pastwisko zasypało całkowicie. Jak jest to pastwisko, jest siano, no to no i takie schronienie jak ten las. Tutaj mają na tym pastwisku 7 hektarów tego gęstego lasu. No to wtedy nic im nie potrzeba, bo jest wodopój, jest jedzenie, jest stado. One chcą sianko, bo wczoraj dałem im baloty i zjadły, także zaraz dostaną nowe. No i ktoś tam zaraz napisał, że Highlandy wolno rosną, że ktoś tam trzymał 2 lata i 400 kilo było tylko. No i wiecie co ja na to powiem? I tam też tak odpowiedziałem, że Highlandy rosną normalnie. Tak jak inne zwierzęta w lesie na przykład, dziko żyjące. One rosną sobie swoim tempem normalnie. I to też bydło, które jest karmione intensywnie, ono rośnie szybciej. I dlatego jest taka teraz dysproporcja. Jest ta różnica, że Highlandy nie rosną wolno. One rosną normalnie, tylko właśnie bydło karmione intensywnie rośnie szybciej. I teraz na czym nam zależy? Żeby w jak najszybszym, w jak najkrótszym czasie, żeby mieć dużą wagę. Bo większość hodowców jednak sprzedaje dla pośredników, dla handlarzy. I tam liczy się tylko waga. Jak coś sprzedaje w RHD, to bardziej patrzy na jakość tego mięsa, bo sam jest końcowym sprzedawcą. I przy takiej hodowli musimy się nastawić na jakość. Nie na ilość, żeby dużo w krótkim czasie, tylko żeby jak najlepszą jakość mieć tego mięsa. Dlatego ono powinno być sezonowane, powinno być karmione tylko trawą, bo jak krowa je coś innego, to źle to wpływa na jakość tego mięsa. Więc bydło powinno tak naprawdę jeść tylko trawę i siano. To im najlepiej służy. Maśki zaraz dostaną siano, bo trawy tutaj już nigdzie nie mają, ale pięknie za to się prezentują w tej scenerii. Nie wiem czemu tamten byczek tam został tak w lesie zasypany. Kurde, tu po kolana śniegu. Ciekawe jak tam rowy. No. Trochę z góry, a to ten śnieg, który pada, to po prostu tutaj się robi z niego taka ciapa. O. Ale jakbym tam wpadł, to z metr do... Bo to głębokie rowy tutaj są akurat. One mają tam przepusty w dwóch miejscach i z tej strony w dwóch miejscach. Także przychodzą sobie po przepustach. Oprócz siana jest jeszcze kostka soli i tyle. No i na takim karmieniu, no to 400 kg w 2 lata, 600 kg w 3 lata i to powinno, myślę, wystarczyć. 600 kg, jak mamy po 3 latach, też karmiąc sianem i pastwiskiem, jest to najtańsze żywienie, a krowom to odpowiada. Balotów w tym roku mam bardzo dużo, bo kupiłem wszystkie z nadleśnictwa. Oni koszą łąki na dopłaty. Później to wszystko zwijają. Niektóre są bardzo ładne, takie prawdziwe, fajne łąki, a niektóre gdzieś tam się trafiają. Sitowia, jakaś tabuła, nawet drzewka były, bo chyba nie skosili raz. To było pełno drzewek brzozy, takich małych.
Ale to krowy później przebierają i zjadają to, co im odpowiada, nie? No, one już są, chcą jeść. Także te baloty, które daję radę, to sam wyturlam. Czasami mam pomocnika, a w razie czego wyciągarkę zakładam, linę i wyciągam wyciągarką. Tutaj na to stado dwa baloty, jak im daję, to starcza na, no teraz na trzy baloty na dwa dni zjadają. Chociaż jak jest wszystko zasypane śniegiem, to może więcej będą chciały. I to są te największe baloty 180, mocno spracowane. Także tu nie idzie nawet palca wsadzić. No myślałem, że uda mi się go przeturlać, ale samemu ciężko. Trochę dużo ważą one. Jak nie ma śniegu i mrozu, jak nie ma aż tak dużo śniegu, no niektóre baloty daje radę sam, ale jak się zrobi jajko, to już wtedy nie ma szans. Trzeba iść po wyciągarkę. Przydałby mi się pilot, to mógłbym wtedy na odległość sterować, ale nie wiem gdzie jest. A ten pilot na kablu, to mam go cały czas pod ręką. A tamten malutki gdzieś się zaposiał. Był tutaj, był włożony w rączkę i przepadł. Jak to bywa na farmie, ciągle coś ginie. No a tak muszę chodzić, teraz linki przełożyć na górę, na drugą stronę. Pół godziny gdzieś tak stracę na takie jedno stado, a mam cztery. Zanim dojadę z jednego do drugiego, to zejdzie nieraz i pół dnia, żeby to tak ponakarmiać wszystko. Ale tamte pozostałe stada są mniejsze i tam jak dam dwa baloty, to starcza nieraz i na trzy dni, na cztery. Tutaj na to stado trzy takie baloty trzeba dać, bo inaczej tylko największe sztuki miałyby dostęp do jedzenia cały czas, a te małe, co są niżej w hierarchii, to by były odganiane i by tak gdzieś tam sobie stały z boku, bałyby się podejść. Trzeba tak karmić, żeby wszystkie miały naraz dostęp do jedzenia, a nie tylko najsilniejsze. Więc tu pójdzie jeden, tam drugi i jeszcze z drugiej strony trzeci, to wtedy tak po... Też czasami im rozwijam jednego, to wtedy wszystkie naraz zjadają. Przy takim przechowywaniu balotów marnuje się, wiadomo, spód, kilka centymetrów i tutaj może, nie wiem, z 2 centymetry. Na pozostałej części i to też nie jest tak, że się marnuje, bo to zostaje na pastwisku przecież i użyć na glebę. Można składać baloty co roku w innym miejscu i w znacznym stopniu polepsza się jakość pastwiska przez to. Później ta taka warstwa, która zostaje, trzyma wilgoć i zdecydowanie lepiej rośnie trawa. No te, które daję radę, to turlam, bo to jednak wychodzi trochę szybciej niż wyciągarką. A poza tym mam dobry trening. Odkąd nie chodzę na siłownię, to jest to dla mnie taka forma trochę treningu siłowego. O, tu widać ile śniegu. Zobaczycie, jak ten mój trening wygląda. A, chyba jednak nie zobaczyliście nic. Że teraz będzie lepiej, to widać.
No i tak jak rozwinę balota, to wiem, że wszystkie przynajmniej mają podejście do niego. Szybciej go zjedzą, ale też rozwijam. Zwłaszcza jak jest śnieg albo ziemia zmrożona, to wtedy można zwinąć, bo wiem, że one to wszystko zjedzą. A jak jest na przykład mokro, błoto, to wtedy wolę w ramki wkładać. I w ramkach mniej marnują tego siana. Także trzeba patrzeć, jakie warunki są. No i jadę do... To chyba tutaj tak zostawię. Jadę do drugiej hodowli, bo jest blisko. Właśnie do drugiego stada. Bo trzecie... A nie, jeszcze do czwartego muszę dzisiaj zajechać, a trzecie dostało wczoraj. Tam jest tylko 18 sztuki. I jak dostały wczoraj dwa baloty, to jeszcze jutro będą miały co jeść. Od razu stopniał śnieg na nich. O, ta stara taka Baśka. Tutaj najstarsza ma 15 lat, a w jednym stadzie ma jedna 18 chyba już. Musiałbym tam popatrzeć w jej paszport. No i tak sobie pojedą. O kurde. Wyłączyłem ESP. Można jeździć bokiem. Jeszcze trzeba zamknąć. I teraz jak tutaj zamykam ramkę, to dopiero dochodzi prąd do pastucha. Inaczej by się wpakowały w te baloty, poniszczyły połowę. Trzeba im dozować szczęścia. Po pastwisku można poszaleć, jak tutaj nic nie ma. Co innego jak niektórzy tak jeżdżą po marketach, po parkingach w marketach. I tam są krawężniki. Raz widziałem, jak właśnie śnieg był i chłopakowi urwało felgę. No jestem już przy kolejnym stadzie. No i tutaj bez terenówki podniesionej to bym nie wierzył. Bez napędów. Rexstona podniosłem ostatnio, no już tam parę miesięcy, z pół roku może nawet, o 5 cm na takich dystansach. I teraz to przynajmniej jak jeżdżę gdzieś, to wiem, że mniejsza szansa, że zahaczę w jakieś pniaki. Nie wiem, co bym bez niego zrobił. Musiałbym kupić w końcu kupić traktor. Kurde, tu gdzieś jest jakiś pniak jeden duży i go nie widać. A te jeszcze mają w jednej ramce jakieś tam resztki. Czarnego byczka, tego małego, już mam zarezerwowanego po tym dużym, ale rośnie drugi. O, tu już nie ma nic też. Ten będzie taki czarno-brązowy trochę. Ale jak małe mielą, to znaczy, że brzuszki mają pełne. Duże też mielą. Przeżuwają, w sensie, no. Przeżuwają, bo to są przeżuwacze. A ten jest bobkorobem. No nie, trzeba im dać tu jednego znowu. Czuję się trochę, jakbym
wielką kulę śniegu turlał na bałwana. Tutaj akurat taki kiepski balot trochę, bo widać, że jest pół trawy, pół jakiejś badyli. A w środku może jest trochę takiego siana fajnego. Ale to tak czy siak maśki sobie to same przybiorą. Dla nich żaden problem. Widzicie jak wyglądają. Nic innego nie dostają do jedzenia. A pomimo tego na sianie i trawie myślę, że wyglądają bardzo dobrze. Dobra, miałem jechać do tego ostatniego stada jeszcze, ale kurde, lampę zahaczyłem w drzewo jak cofałem. Drzewo złożone na podwórku do pocięcia, ale chyba mam taką gdzieś. Trudno, pojadę osobówką i będę musiał wziąć pomocnika, żeby tam będzie ciężko wyturlać te boloty samemu, więc wezmę jakiegoś pomocnika. Najlepiej wyjadę po śladach, bo nie wiem, gdzie ten pniak był, nie pamiętam. Dojechałem tutaj osobówką. Tak to bym się bał, ale są zimowe opony i po śniegu to idzie bez problemu, tylko jest no bardzo dużo tego śniegu i się bałem, że zajadę, w jakąś dziurę wjadę gdzieś, ale tak mniej więcej znam dobrze te drogi tutaj. No i tutaj też widzę, że to statko ma jeszcze siano, ale już jak jestem na miejscu, to da mi nowe baloty. Tam jeszcze przy tamtym są. A tutaj z tej strony już zjadłem wszystko. Dałem jednego, ale ledwo co go tutaj przeturlałem, ciężko. No i muszę iść teraz na drugą stronę do stada i tam dać jeszcze dwa, to wtedy będę miał spokój tutaj na przynajmniej 3, na 4 dni ponad, bo jednego dziennie nie zjedzą, więc jak dostaną 3 baloty, to 3 dni, co najmniej 4 powiedzmy. Tylko kurde ciężko, na drugi rok muszę przypilnować, żeby te baloty były rozstawiane w odległości, to wtedy nie będę musiał ich turlać, tylko zrobię ogrodzenie, pastuchy i będę przekładał pastucha i im wydzielał, bo to o wiele szybciej będzie później trwało niż takie wyturlywanie. Wiesz, jeszcze jakbym miał tu wyciągarkę, to by poszło, ale tak ręcznie to trochę jest to męczące. Tutaj sąsiad, zobaczcie, kukurydzę posiał i nie zebrał, bo wjechał i utopił kombajn. No i przez to zwierzyna leśna cały czas się tu pcha przez moje ogrodzenia. Tam gdzie siatka, to jeszcze nie przechodzą, bo to jest też siatka podwinięta, ona już przerosła dawno temu i tutaj nie łażą, ale tam gdzie pastuchem jest reszta pól ogrodzona, no to przez pastucha nieraz biegną dziki, nawet jak jest podłączony do prądu, to zrywają to, kurde. Na śniegu fajnie widać, jak krowy nie chodzą gdzie popadnie, tylko chodzą ścieżkami zawsze. I później też te ścieżki są latem ładnie widoczne, bo są udeptane. I tak jak tutaj, zobaczcie, nie idą obok siebie, tylko idzie jedna za drugą. I tak samo robią zwierzęta leśne, też chodzą swoimi ścieżkami w lesie. I teraz pewnie tam idzie szefowa. Zatrzymała się, żeby zobaczyć, kto to idzie.
Zobaczcie, jak tu się przecinają ich szlaki. I teraz ja nie powinienem jako hodowca zejść jej z drogi, tylko muszę poczekać. O, widzicie, ona od razu sama schodzi z drogi. Tak samo robią byki, które są wysoko w hierarchii. O, trzeba ją po prostu zmusić, żeby to ona zeszła nam z drogi. Tam, baśki, macie siano, już jedno. Tam jest balot, możecie iść tam. To pastwisko jeszcze nie jest całkiem wykoszone przez nie, ale no teraz jak taka warstwa śniegu, to tylko siano jedzą. Tam daleko jeszcze jakieś pojedyncze łażą. A tutaj jest reproduktor główny. Mają jeszcze tu siano w ramce i całego balotu mają nieruszonego. I tak samo on tu rządzi. I on musi wiedzieć, że ja nie mogę się go bać. Uciekaj. On musi zejść z drogi. No i wystarczy, że inne to widzą i od razu same schodzą z drogi. No tu jeszcze mają niezjedzonego. Trochę. A ten balot im nie podszedł coś. To jest chyba jakieś kiepskie. W ogóle tego nie chcą jeść. No, niektóre to takie były właśnie. Sitowie i badyle. Także tego to mogę im jedynie rozwinąć i... Ale damy jeszcze jednego, damy do tej drugiej ramki. Zobaczcie, jak one wyglądają na samym sianie. No ten 600 kg powinien mieć i on ma 3 lata. Dobra, spróbuję im tu coś wyturlać. Zobaczę, czy pójdzie. Ten dobrze wygląda. Tutaj jakiś dołek był i on w wodzie stał. I ten dół mokry cały. I ciężki. Muszę w końcu kupić ciągnik. Ale teraz jak mam tą budowę, to za dużo innych kosztów. No to by było na tyle. Wszystkie stada nakarmione. Jedno było karmione wcześniej, dlatego dzisiaj pokazałem tylko 3, a się zmęczyłem. W międzyczasie byłem też na budowie. Mam nagrane dużo materiału, tylko brakuje czasu, żeby to pomontować, ale myślę, że jak tak nadrobię z terminami, to zacznę coś tam wrzucać też. Także do zobaczenia. Dzięki za komentarze, za lajki. Pozdrawiam wszystkich stałych widzów i do zobaczenia w następnym vlogu.